Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie marszałku. Trochę o PSL-u. Janusz Piechociński, pana szef, mówi, że PSL zajmie miejsce polskiej lewicy na scenie politycznej. Ja myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe idzie w tym kierunku, który zawsze mówi się, czyli takiej centrowej partii, więc ma rację, tak będzie. PSL chce być chrześcijańsko-ludową partią wrażliwego środka. Co to znaczy dla pana? No tak, bo się spojrzy na naszą historię. W przyszłym roku 120 lat naszego istnienia, więc to też kapitalnie widać, jaka u nas jest pokoleniowość, co żadna partia tym się pochwalić nie może. Jeżeli się patrzy na korzenie, czy wartości, o których mówimy, chrześcijańskich, to dokładnie w tym kierunku idziemy i to podobnie tak wygląda na scenie czy niemieckiej, więc wydaje mi się, że dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną racjonalną partią, bo my nie walczymy ideologicznie, tak jak się ubija. Jedyną racjonalną, a Platforma nie jest racjonalną partią, nie, PiS nie jest racjonalną partią? Patrzymy na te dwie partie, to pierwsze one się ideologicznie zbijają cały czas, więc dzisiaj, jeżeli przeciętny obywatel patrzy, to tu nie widzi swoich rozwiązywań jakby w tej wojence swoich rozwiązań, swoich problemów. Natomiast my nie walczymy ideologicznie, mówimy o takim racjonalnym rządzeniu. Mm-hmm. A udało wam się zerwać z wizerunkiem partii jednej grupy społecznej, reprezentującej w parlamencie wyłącznie rolników? Tak, no to widać po tych wyborach już, bo można po powiedzieć... Po tych sfałszowanych wyborach. No dobrze, ja myślę, że pan uśmiechając się również ironicznie do tego podchodzi. Tam był cudzysłów. Oczywiście o żadnym sfałszowaniu nie może być mowy, natomiast ja mogę powiedzieć, że przyczynili się do naszego zwycięstwa oczywiście i SLD i PiS, bo oni zamiast swoją kampanię robić, to po słynnym wypowiedzeniu słów frajerzy przez ministra rolnictwa zajmowali się ulotkami, roznoszeniem po targowiskach, no nawet do mnie dotarła taka ulotka. My, nawet to nasze środowisko... Ulotka przeciwko PSL-owi. Tak, no nie głosujcie na frajerów. Natomiast to słowo nie jest aż takie obraźliwe. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli mówimy już o tym naszym rdzennym środowisku, czyli wiejskim i tak dalej, to my się możemy między sobą boksować, tylko nie daj Boże, jak ktoś nas z boku zaatakuje, więc wszyscy się mobilizujemy. Ale jeżeli wracamy do tego pytania zasadniczego, czyli miasta, to tu po raz pierwszy... Co macie do zaoferowania mieszczuchom? To zarządzenie nasze, nawet poprzednia koalicja, też Platformy Polskiego Stronnictwa Ludowego, pokazuje, jak można wspaniale zarządzać i województwem pomorskim, ale tak było przecież w całym kraju. Więc pokazaliśmy, że jako partnerzy idealnie potrafimy rozwiązywać, mieć ofertę rozwoju środowisk nie tylko małomiasteczkowych, o których tak delikatnie mówiliśmy, że chodzi nam też o środowiska małomiasteczkowe. Nie, my teraz mamy wyniki nawet w dużych miastach. Bo nawet przecież historycznie można powiedzieć, że Gdańsk przekroczyliśmy tą magiczną cyfrę 5%. Więc to świadczy o tym, że ta oferta nasza i ministrowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego dobrze są postrzegani i mają propozycje, czy to z nowej generacji polityków, pan minister Kamysz, czy również Ministerstwo Rolnictwa, czy Ministerstwo Gospodarki. Pokazujemy, że te obszary są... Mówił pan wcześniej o Platformie i PiS-ie, że one się zwalczają, toczą wojnę ideologiczną. Rozumiem, że siłą PSL-u jest słabość tych głównych partii politycznych. Nie słabość tych partii, bo one nie są słabe, one są mocne, tylko wykorzystają swoją siłę między sobą, zwalczają się nawzajem. Więc tu się pewno scena większa. Panie marszałku, a jak pan przyjmuje informację, że posłowie twojego ruchu odchodzą od Janusza Palikota i przychodzą do PSL-u? No przyjmuję jako pewne wydarzenie na scenie politycznej i... PSL chce być chrześcijańską ludową partią, a wiadomo, że twój ruch z chrześcijaństwem, w ogóle z religią miał na bakier. A Pan Bóg mówi o tych owieczkach zbłądzonych. Każdy się może nawrócić i jeżeli to jest takie nawrócenie i do Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli mówimy o tych korzeniach chrześcijańskich. A wierzy Pan w to nawrócenie? Ja zawsze wierzę, bo może to katolikiem. Maska. Ja się wielokrotnie nawracałem z drogi, więc wierzę. I przyjmujecie każdego z otwartymi rękami?
To znaczy przyjmujemy to, też jeżeli ktoś do nas przychodzi, to musi zaakceptować i nasz program i nasze podejście do polityki, to chcę mówić cały czas racjonalność. I jeżeli to akceptuje i te nasze wartości, które mamy i w statucie zapisane, ale nie tylko, bo my je pokazujemy na co dzień, przecież to widać i czuć, nawet jeżeli się tak bardzo pan prezes Kaczyński oburzał, że my gdzieś tam mamy rdzenie jakieś tam komunistyczne i tak dalej, i tak dalej. No, udało wam się zerwać rzeczywiście także z wizerunkiem ZSL-u, partii przybudówki w PRL-u. Ale gdyby nie ten ZSL wtedy w tym PRL-u, to wiele ludzi by miało połamane kręgosłupy, bo tak mieli gdzie uciekać do ZSL-a. Gdyby nie ten ZSL, to by nie było tych ubezpieczeń rolników. Gdyby nie ZSL, to by były tylko same państwowe gospodarstwa rolne, czyli nie byłoby indywidualne, więc mielibyśmy problemy takie, jak mają dzisiaj państwa, które czy Ukraina, czy Rosja, czy dawnego obozu socjalistycznego, czy Czesi, że trudno jest odbudować te indywidualne gospodarstwa, które są u nas. To trochę o rolnictwie, panie marszałku. Ile kosztuje hektar ziemi rolnej w Pomorskim, wie pan? Och, trudno mi tak powiedzieć. Ja sprawdziłem cenę hektara oferowanej, ziemi oferowanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, ale to są dane ogólnokrajowe, to blisko 25 tysięcy złotych za hektar. Chciałem powiedzieć, że niesamowity wzrost ceny ziemi. Zresztą ja od początku naszej transformacji mówiłem, że to jest najlepsza lokata kapitału i najlepszy zakup, bo było wiadomo, że w którymś momencie ta ziemia będzie miała zdecydowanie większą wartość. I tak się dzieje, to nie jest dla mnie żadne zaskoczenie, to było do przewidzenia. Ministerstwo tworzy zachęty do przekazywania i sprzedawania ziemi rolnikom, którzy będą powiększać swoje gospodarstwa, tak żeby te mniejsze gospodarstwa znikały, a większe areały były skupione w jednym ręku. To dobry pomysł? Wreszcie, mogę powiedzieć. Bardzo dlaczego dobry wreszcie? Pomysł. Bo dlatego, że chodzi o to, że jeżeli przyjęliśmy, że to gospodarstwo rodzinne do 300 hektarów, to róbmy wszystko, żeby te małe gospodarstwa, które w przyszłości, to mówię o 5, 10, które nie mają jakby tego przyszłości jakby bytu, żeby to miał prawo kupić ten rolnik, który ma załóżmy 50, 60, żeby mogli powiększać do tych 300 hektarów. Bo to daje wtedy takie racjonalne gospodarowanie, czyli można tam sobie wliczyć wynik, który można z tego gospodarstwa osiągnąć. Można też planować pewną specjalizację w takich gospodarstwach. To też jest odpowiedź na tą całą część zachodnią tych ziem, o których mówi gdzieś tam. Bo wkrótce będzie wolny rynek obrotu ziemią i oficjalnie będzie można kupować polską ziemię. Tak, i to jest zagraniczni inwestorzy będą mogli kupować rolną ziemię polską. I to jest odpowiedź na to, żeby rolnik polski jak najszybciej mógł te swoje. Tylko specyfiką polskiego rolnictwa było to, że to był taki bufor na bezrobocie. Ta duża ilość mniejszych gospodarstw rolnych. Jeśli one będą teraz większe, to co się stanie z tymi ludźmi, którzy w tej chwili utrzymują się dzięki mniejszym gospodarstwom? Tak, no tych buforów było więcej. To jest jedno, że to utajone bezrobocie, które gospodarstwa przyjmowały i to było ukryte i to jest jedno. Drugie to jest też o tym KRUS-ie, którym tak często wracamy, to też było to ubezpieczenia, które jakby rekompensowały to. Bo przecież nie mówimy o cenach, które są naturalne w rolnictwie, co produkt dostaje. Bo gdyby to powiedzieć, że ta cena miała być tylko tam rynkowa, no to ten konsument zdecydowanie więcej by płacił. Więc to są pewne rekompensaty. Ale co z tymi rolnikami, którzy sprzedadzą ziemię? No więc to jest mówimy o całym programie. Teraz w tej programie rozwoju obszarów wiejskich na tą przyszłą okres finansowania jest cały program przyjmowany w tej chwili, a w przyszłym tygodniu jadę do Warszawy na Ministerstwa Rolnictwa, gdzie będziemy dyskutować właśnie na całym pakiecie który ma być szkolenia rolników, przebranżawiania, żeby też nie uciekali z tej wsi, żeby tą wieś wzbogacaną Usługi, przetwórstwo, różne zawody, które są potrzebne, a które, od których uciekliśmy. To tak samo jak tym szkolnictwem zawodowym, które poprzez te licea profilowane, a jak się okazało, to myśmy w Europie zabłysnęli
kim? No hydraulikiem, elektrykiem, murarzem. Więc te zawody z powrotem musimy wrócić. Teraz cały program również prawdzie przez Ministerstwo Pracy jest przygotowywany od odnowy czy powrotu do tego szkolnictwa zawodowego. I również to w moim jakby kompetencji czy dziale jest poprzez Wojewódzki Urząd Pracy. I to też zajęcie się tym problemem razem z przedsiębiorcami zresztą, bo to ma być pod przedsiębiorcami. Odbudowa szkolnictwa zawodowego. Tak. Mhm, rozumiem. Wczoraj uchwalono budżet województwa pomorskiego. Opozycja mówiła, że ponownie dużo pieniędzy trafiło do aglomeracji Trójmiasta kosztem biedniejszych regionów. Pan podziela to zdanie? To więc ja się spytałem jednego z przedstawicieli, który w imieniu klubu PiS-u występował, bo ja nie zrozumiałem z tego wystąpienia nic. No dobrze, na moje pytanie. No więc na to pytanie powiem, że to jest to, co ja cały czas w kampanii mówiłem. Czy połączenie teraz pięknie rozwijającej się aglomeracji trójmiejskiej z tymi biedniejszymi na obrzeżach. I wczoraj pan marszałek wymienił kilkanaście już połączeń, czyli dróg, które będą modernizowane. Tu jeszcze dochodzi jeszcze to, co mi też na sercu leżało z tego środowiska, czyli obwodnica Starogardu, która jest wpisana również w te działania. Więc to jest początek i dobry. Bo chodzi teraz o skomunikowanie. Bo rzecz polega na tym, tak jak ja w gminie Zblewo, funkcjonowałem wiele lat, ale też mówię o wielu innych gminach, które chodzi o to, że oczywiście, że rynek trójmiejski ściąga fachowców. Ale chodzi o to, że nie żeby one to zostawały, tylko żeby spokojnie wracali do naszych środowisk, żeby u nas również mieszkali, więc to też chodzi o studentów, chodzi o wiele, wiele innych aspektów i to jest dobry początek. I ja tutaj akurat muszę powiedzieć i na zarządzie i w tym naszym budżecie, który jest, to jest naprawdę dobry początek. Dobry początek to jest komunikacja, tak? Przede wszystkim kolej i drogi. Tak. I to jest i w tych zapisach, które mamy budżetowych, i w programach, w programie tym przyszłym finansowania europejskiego, to jest wyraźnie wskazane. Na transport pójdą największe środki z budżetu województwa pomorskiego, tak wynika z tego uchwalonego wczoraj budżetu. Na transport, na sam zakup jest ponad 100 milionów złotych. Tu mówimy o PKMC, czy Tabory, mówimy o Grudziądz. Również to połączenie do Grudziądza, też nowy tabor, to jest tak samo w rolnictwie. I utrzymanie kolei ponad 50 regionalnych, przewozów regionalnych i dofinansowanie. 50 milionów zwiększenia w moim dziale, czyli rolnictwo na meliorację, to jest poza trójmiejską aglomeracją. Mówimy tu o sporcie. Jakie środki na rolnictwo i na edukację? No mówię, to ponad 50% jest zwiększenia na rolnictwo. Tu głównie mówimy o tej melioracji, a o Żuławach tu generalnie. Na edukację to dopiero teraz też, bo w edukacji to mamy tak na dobrą sprawę tylko kilka policjalnych szkół. Więc to my jesteśmy jakby koordynatorem tak naprawdę, a środki my ewentualnie inwestujemy, czy w Wejherowie na tę szkołę, które chcemy zrobić centrum takie nauki. Ale też tworzycie programy podnoszenia kompetencji i nauczycieli, i uczniów. Tak, no to jest to zadanie, które przed nami stoi. Mhm. I to, co jeszcze w dziale sportu, bo edukacja i sportem jest, tu mamy też, na co zwróciliśmy, czyli to często, co i pani minister Mucha poprzednio mówiła, czyli o tym sporcie młodzieży, dzieci, bo tam się dopiero, jak to za młodu jakby w krew ten sport wejdzie, to tam też mamy prawie 1 000 000 złotych zwiększenia tylko na sport ten młodzieżowy i dziecięcy. Czyli zagrożenia dla regionu nie ma, że aglomeracja trójmiejska wyssie wszystkie środki. Tu zagrożenia nie ma, to stoi świetlana przyszłość przed nami, się patrzy na ten budżet, bo no, patrząc na mijającą już tą perspektywę finansową, która była, czyli 2010-14, przecież wykorzystaliśmy wszystkie środki jako pierwsi w kraju, wszystkie co do złotówki i wydaje mi się, że już jest na finiszu podpisywanie również kontraktu, już podpisany kontrakt dla województwa. Jest już podpisany. Podpisany, tak. 34 czy 31 miliardów, już teraz dokładnie pamiętam, ale teraz też z Komisją Europejską już na finiszu jest podpisywanie, więc to później wykorzystywanie tych środków, to są potężne sumy pieniędzy, to naprawdę się trzeba i napracować, i nagłowić, i pomysłów. Byle mądrze wydać.
Szybko, niekoniecznie, ale mądrze. To najważniejsze. Wydaje mi się, że się patrzy na nasze województwo, to wydajemy na razie mądrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.